No i chuj, teraz mój pies będzie gruby. Patrzcie, widzowie. Dawaj mi to żebro, kurwa. W obce farmę będzie trzaskać, że nawet domku nie ma, w którym sobie spał. Tylko śpikę rwały obok piecyka i smokę. O właśnie, żarcie mam w smokerze. No to mogę nakarmić jednego tego kieszełka. Siema. Kierwa, to kolejna jakaś dziurwa jest. Okej, właśnie wyciąłem tutaj niewielką część tego lasu, co zajmowała ten teren. I chciałem właśnie tutaj w tym miejscu zrobić tą faremkę. Muszę jeszcze pozbierać tutaj te kwiatniczki i trawę, żeby mi nie przeszkadzały. Idę spać. No albo nie, bo during thunderstorm jest tylko można i sleep on that. No dobra, jakby rozwiązać tutaj ten problem z tą paremką. Pierwsze co, potrzebujemy wiadro. Plantation. Jako, że poprzedni odcinek w sumie był związany dosyć mocno z JD Jokerem, ponieważ leciała jego muzyka w tle, nieważne. Tyle było po prostu z JD Jokera jak na razie. Zróbmy farmę, którą on przedstawił na jednym ze swoich odcinków. Jeśli ktoś w ogóle oglądał jeszcze JD Jokera, to pewnie pamięta. Dokładnie to było w sezonie trzecim, ale już nie pamiętam, który to był odcinek. Ale pokazywał taką farmę, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Bierzecie sobie wiaderko wody, powiedzmy, że rozlewacie je, no powiedzmy, że tutaj. To może trochę dalej, bo potrzebujemy trochę więcej miejsca. No, może tutaj. Okej. No, macie coś takiego, to zabudował, żeby mieć więcej miejsca tutaj. No, robicie sobie coś takiego. Teraz rozkopujecie tutaj te kratki, na których rozlewa się maksymalnie ta woda. Tylko nie jakby do tej, z tej strony, gdzie ono tak leci, wiecie, wium. Tylko do tych trzech kratek, jak tutaj są, czyli w taki sposób. Później tutaj naokoło i tutaj też po trzy. Tego to zostawiacie. Dobra, no i mamy rozkopane. Teraz możemy zabrać stąd wodę w sumie. Mamy takie kółeczko i to będzie nasz teren farmiany. To będzie nasz teren farmiany. Tutaj jeszcze musimy wykopać tę kratkę, ponieważ tutaj będzie woda. Woda też będzie w tym miejscu i w tym miejscu i w tym miejscu. Dlatego potrzebowaliśmy tutaj trzy kratki aż rozkopać. I ona będzie lała się w tą stronę. I jakby rozlewamy ją na tej kratce. Ona spada w dół, spływa na środek, gdzie tutaj się jakby kończy, dokładnie w tym miejscu, spada na dół i leci tunelem, powiedzmy, do miejsca tam zbioru, nie? Stawiamy później klocek tak tutaj nad tą wodą. Później bierzecie znowu wodę. Właśnie teraz w sumie bym sprawdził, bo to czasami się buguje, nie wiem dlaczego. Czy to po prostu przez te nowe wersje to tak nie działa, jak kiedyś działało, ale... Pierdalaj stąd. To powinno się rozlać dokładnie tak samo jak tamta woda na wszystkie strony, no ale jak widać nie rozlewa się. To jest dosyć tutaj niezłym mankamentem, ponieważ to powinno się rozlewać normalnie tutaj w te strony, ale nie jestem pewien, dlaczego tak właśnie się nie dzieje. Okej, właśnie tutaj też trochę próbowałem to porobić w innych miejscach i tutaj, w tym miejscu, to się dobrze rozlewa, jak widać, na wszystkie strony, no chociaż tutaj trochę blokuje, ale wiecie, to można wykosić. I w tym miejscu, tak jak widzieliście, rozlewa się tylko na cztery... Okej, nieważne. Rozlewa się tylko na cztery strony, a tutaj to w ogóle niby się rozlewa, ale tutaj zostaje taki nierozlany teren. Tutaj w ogóle też jakoś dziwnie, więc wydaje mi się, że to po prostu zależy od miejsca, w którym to zrobimy. Więc chyba trzeba będzie to zrobić tak mniej więcej tutaj. Albo spróbujmy jakby przesunąć filatys tutaj w tym miejscu. Spróbujmy ten blok przesunąć tutaj i zobaczyć, czy tutaj to się dobrze rozleje. Jeszcze zatoruję tutaj te dziurki. Okej, sprawdźmy. To się rozlewa teraz dobrze? Tak, okej. Czyli to trzeba będzie zrobić jakby na tej wysokości. Zróbmy to tutaj właśnie. Okej. Okay. Teraz mogę to zabrać do wiaderka z powrotem, tą wodę. Zrobić w tym miejscu. Wybieramy sobie jakieś miejsce. Powiedzmy, że tutaj. Teraz musimy to skopać na trzy kratki w dół. No bo w sumie chyba na dwie. Po prostu tak, żebyśmy mogli się poruszać tutaj. No właśnie w taki sposób. I musimy rozkopać jakby cały ten okrąg tutaj naokoło. Żeby tutaj po prostu była wolna przestrzeń. Okej, wykopałem tutaj naokoło i teraz po prostu musimy wytrążyć cały ten środek, aby był po prostu taki płaski teren. Okej, skopałem tutaj środek, ale jak widać rozlała się tu woda, dlatego tutaj zostawiamy jeden bloczek i po prostu nakopiemy tutaj naokoło. Okej, no i widzicie, wygląda to w taki sposób. Jeszcze tutaj ten kamień skopię. No właśnie, ma to wyglądać w taki sposób. Tu ma być taki po prostu płaski teren. Teraz pod tym dirtem, pod którym znajduje, znaczy na którym znajduje się woda. Kupimy też jeden klocek w dół albo tam ileś, żeby po prostu oznaczyć sobie to miejsce, że tutaj mamy środek. Teraz bierzemy wodę. Bierzemy wodę. I rozlewamy ją w każdym tutaj z tych czterech miejsc, gdzie mamy trzy kratki. Tutaj na tej środkowej kratce w tą stronę, czyli na tej kratce rozlewamy w taki sposób. Wtedy ta woda po prostu spływa nam, kierując się w tę stronę. Jak widać, ona wpływa sobie w to miejsce. Później transportuje się dalej. Okej, no i jak teraz zrobiliśmy coś takiego w każdym tutaj z tych czterech kątów, możemy zejść sobie na dół.
kurczę bardzo, tak to wygląda. Teraz tak, będę musiał chyba zniszczyć albo po prostu sobie skowię tutaj w tym miejscu. Musimy wejść pod wodę. Nie jest dosyć dobrym w sumie pomysłem, więc ja to zrobię w sumie może tak. Na razie to zatruję w taki sposób. Będę w ogóle pochodnie do ręki, żeby było cokolwiek widać. No i teraz kopiemy sobie tam na parę kratek tunel. Okej, dobra, spoko, fajny tunel, nie? Nie no, spoko, nie ma problemu. Okej, fajnie. What the fuck? Siema, siema. Witam, witam. Czy te szkielety się same zabiły? Okej, to jest kanion. What the fuck? Dobra, no to po prostu to zamknijmy. No i teraz, tak, farmę mamy z tej strony. Okej, czyli teraz kopiemy się trochę w tą stronę. Teraz zobaczymy w ogóle na jaką odległość woda będzie się lała, tak maksymalnie. Nie jestem pewny. W ogóle gdzie ja się tutaj dokopię, też nie jestem pewny. Siema. Okej, wykopałem się z tej strony. Nie no, spoko w sumie. Okej, teraz tak, woda będzie się rozlewać tutaj. Zobaczymy, jak daleko się rozleje, niszcząc po prostu ten bloczek dirta, który tamuje tą wodę. To jest pływ tak zwanego. Dobra, i teraz zobaczmy, czy dobrą odległość tam zrobiłem. Siema, siema. Okej, tutaj. To nawet w miarę spoko. Gdyby tutaj jeszcze wejść, to oświetlić, żeby tutaj w tym tuneliku się czasem nic nie zrespiło. Po prostu możemy tutaj kobla na przykład postawić i w tym miejscu będą nasze plony. Po prostu będziemy tutaj je zbierać. I teraz na jakiej zasadzie to będzie działać? Już pewnie wiecie. Po prostu tutaj mamy wodę. I teraz jeszcze zobaczymy, czy to teraz będzie działać, bo nie wiem, może się coś zepsuło. Halo? Działaj, proszę. Widzicie, to się rozlewa teraz ze wszystkich tutaj tych dziurek, co będzie zbierać nasze plony. Gdzie możemy po prostu u góry postawić jakiś piston, który będzie rozlewać tę wodę. Bardzo prosty mechanizm, taki frajerski możemy zrobić nawet. Po prostu te plony będą spływać w to miejsce, spływać tam na dół. Proszę bardzo, tutaj mogę wam zademonstrować na przykładzie tego drewna. Na przykładzie. Widzicie? Wszystko tutaj spływa tam na dół. W taki sposób. Polecam sobie tutaj oświetlić, żeby tu się nic nie respiło. Jak chcecie oświetlić, to tylko na tym bloczku, bo tylko tutaj nie będzie wody, bo reszta będzie się tutaj rozlewać z tej strony. Więc oświetlamy po prostu ten bloczek, żeby tu się nic nie respiło na dole. O, jak widać, tutaj jest drewno, które wrzuciliśmy wcześniej. Możemy też zrobić taki tutaj trik, że zrobimy sobie slaby. Widać je tutaj. Okej, woda tutaj nie leci, ale chyba normalnie rzeczy powinny przelecieć przez to. Teraz po prostu motykujemy ten tutaj teren, znajdujący się w tym okręgu. Jak widać, on jest nawadniany idealnie w każdym miejscu. Nie ma tu ani jednego miejsca, które nie jest nawodnione, więc nie musisz się tutaj bać o to. Dobra, to mamy jeszcze, jak jesteście totalnymi mastermindami, to możecie w tym miejscu po prostu postawić sobie latarnię ze świeczką, bo ona będzie dawać dodatkowe światło, co pomoże roślinom przerosnąć. No i po prostu będzie światło. Więc jeśli macie dynię, możecie sobie tutaj postawić taką dynię świecącą. Okej, teraz potrzebujemy wszystkich nasion, jakie mamy. Mamy w ogóle jedną marchewkę. Wydałem je do wiadru. Weźmy powiedzmy, że tutaj marchewkę. Tak o. Dobra, mamy trochę sianka. To jest zboża, trochę marchewek. Okej, jeszcze niszcząc trawę udało mi się zebrać kolejne 10 nasionek. Posadzimy je tutaj. No i farma wygląda w taki sposób, gdy już plony są gotowe. Wystarczy rozlać wodę w tym miejscu. Jeśli nie mamy pistonu, możemy to po prostu wiaderkiem zrobić, rozlewając tutaj wodę. No albo zebrać też ręcznie, no ale nie po to robiliśmy tutaj te dziurki. No, ale gdy już zbierzemy to tą wodą, tutaj w tym miejscu powinny spłynąć nasze plony. No okej, okay, no i tak wygląda nasza ukończona, półautomatyczna farma. Jeszcze można to obudować szkłem na przykład. W środku postawić więcej pochodni, a u góry zrobić taką zapadnię z pistona, która rozlewa wodę nam tutaj na ten bloczek, który znajduje się w tym miejscu. Tak jak mówiłem, najlepszą opcją jest tutaj świecąca dynia, która dodaje nam dodatkowe światło. Można tutaj oświetlić jeszcze to w taki sposób, jeśli nie macie tutaj tego zabudowanego, nie macie w środku pochodni. Im więcej światła, tym lepiej. To nam pomaga tutaj rośnąć naszym roślinkom. Ja to mogę użyć nawet bone meala, żeby trochę przyspieszyć tutaj rozrost naszego pola. Kostka mączna tak zwana. No i tyle mamy. Farmę po prostu zrobioną. Nasza półautomatyczna farma jest skończona. Można ją właśnie dekorować, ulepszać w jakikolwiek sposób chcecie. Kwiatuszek dla ciebie.